a całe podium będzie dla Skandynawów. I teraz dla kogo? Roar Ljekelsøy. Wspaniała forma w ostatnich tygodniach. Leci, 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 jeszcze leci! Być może był to skok po Mistrzostwo Świata, być może! Naprawdę znakomity. 210,5 metra. Troszkę może niezręczności w tym jest, ale jakaś niepewność pojawiła się na twarzy Miki Kojonkowskiego. Roar Ljekelsøy będzie mistrzem świata, tak jest, jest mistrzem świata. W lotach narciarskich w jego karierze. 3,8 punktu dzieli tego młodego 18-latka, mistrza świata juniorów Gregora Schlierenzauera od Kocha. Nie skakał. Debiut. Pięknie wyszedł. Odważnie. Zobaczymy, jak daleko. Daleko! I zobaczymy teraz, co zrobi Koch. To jest pytanie. No, tu między nimi jest tylko 3 punkty. On po złoto. Po złoto. No i jak zobaczymy, co zrobi, czy będzie chciał dalej od innych. Tak, jeszcze postawił sobie kropkę na D. Czterokrotny mistrz olimpijski na obu skoczniach Simon Amann. Ma przy 14 w najgorszym razie na 5 miejsce, a teraz będący na 3 miejscu po pierwszej kolejce Robert Kraniec, rekordzista, reprezentant Słowenii, 217,5 metra w pierwszej kolejce. Będzie daleki lot, będzie bardzo daleki lot, jest fenomenalny lot Roberta Krańca. Wstępie na Mistrzostwach Świata w lotach. 204 metry wczoraj, 204 metry dzisiaj podczas serii próbnej. Za każdym razem niemal lądował powyżej tej magicznej granicy Severin Freund. No i teraz piękny lot, jest niesiony przez ten wiatr. No i proszę, Severin Freund potwierdza, że jest wyśmienitej formy. Z przewagą 7,2 punktów. 213,5 w serii drugiej daje mu to drugie miejsce, ale traci tylko 1,3 punktu do Kenneta Gagnesa. 221 metrów dzisiaj w serii próbnej. Teraz musi skoczyć ponad 230, by walczyć ze Stefanem Kraftem. On jest w stanie wylądować tak daleko, gdzie jest ta zielona linia, i ląduje pięknie, ląduje daleko. Zawodach 240,5 metra, 4 razy był pucharze świata. I wczoraj najdłuższy na lot w tym sezonie. I dzisiaj jest też najdłuższy lot. Wczoraj 223,5, dzisiaj poza rozmiar. Troszkę niższy lot. Po 16,40. Ale teraz trzeba poczekać na odpowiedź Karla Geigera, który staje przed szansą wywalczenia największego, najważniejszego trofeum w swojej karierze do tej pory. Musi skoczyć ponad 230 metrów, by wskoczyć do krainy sportowej szczęśliwości. Wysoko nad zeskokiem Karl Geiger i będziemy czekać. Nota Graneruda, a tymczasem 877,2. O pół punktu, o dosłownie 40 centymetrów. Musi pokonać Timiego Zajc. I widzimy 219 metrów, 220. Tyle jest wymagane, by Norweg został mistrzem świata. Ale jest dobra prędkość, będzie daleko, leci po złoto i tak też się dzieje. Jest mistrzem świata w lotach Mariusz Lindwik. 23-letni Norweg.